Dam w kolejnym filmie obraz jakiś zamglony, nie wiem, albo już coś tutaj nawyrabiałam z tym aparatem przednim, albo mi się wydaje, albo ja już jestem tak zmęczona, oczy zamglone. Nie wiem, powiem szczerze, zastanawiałam się, czy nagram organizację perfumową na nowym miejscu. To też mógłby być taki czas, trochę pretekst, trochę jakaś sposobność do nagrania aktualnego stanu kolekcji perfumowych, który generalnie jest obniżony względem tego, co było jesienią, powiedzmy, wcześniejszą, dlatego że myślę, że było na poziomie około 500 flakonów. Zresztą to też opowiadałam w tym, powiedzmy, tagu, nie lubię tego słowa, perfumowym. Natomiast mam wrażenie, że zeszłam do bliżej 400, co jest i tak ilością kosmiczną. Myślę, że przed tą kolejną, gdzieś tam za około, powiedzmy, pół roku, tą taką ostateczną przeprowadzką, chciałabym zejść do na przykład 111, ale trzeba liczyć siły na zamiary, więc powiedzmy, żebym zeszła do około 222. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciężko mi powiedzieć, czy nagram taką aktualny stan i właśnie jak to jest zorganizowane tutaj, dlatego że w tym momencie, nie wiem, czy już wspominałam, zapachy są na 12 mniej więcej półkach, różnych półkach, różno głębokich i tak dalej. Dodatkowo są jeszcze trzy nierozpakowane kartony z flakonami, czyli jeszcze będzie. Było to tak, że ja to pakowałam, to zabezpieczałam, natomiast tutaj na nowym miejscu moja mama to rozpakowywała, jakoś to rozparcelowywała po różnych miejscach i tak dalej. Wiadomo, że robiła to bardziej na zasadzie typu wielkości flakonów, że jakieś miejsca z małymi, gdzie na przykład wyższe by się nie zmieściły i tak dalej. Czy też mówiłam, żeby w jednym miejscu były takie, które miały też szkatułki, opakowania i tak dalej. Niektóre nie mają opakowań oczywiście z mojej winy, bo na przykład stwierdziłam, że no, dużo opakowań wyrzuciłam, no, z różnych względów już nie będę wnikała. Niektóre, które mi się szczególnie podobały, zachowałam, natomiast takie te różne szkatułki tu i raczej zostawiam. Niektóre zapachy są bez opakowań, bo na przykład tak kupiłam, bądź też to jest tester i bez opakowania, bądź też miał opakowanie, którego nie było sensu zachowywać. Natomiast to nie było układane oczywiście tak, jak ja bym to układała, czyli powiedzmy typem zapachu, że tutaj jakieś świeże, nie wiem, zielone, kwiatowe osobno, owocowe osobno, cięższe osobno i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to też pokładane markami, bo są zapachy, które faktycznie mam w liczniejszej reprezentacji, chociażby marka Serge, powiedzmy, Lutin, czy Litton, czy też marka Penhaligon, czy Atelier d'Orange, czy Larison, czy Zoology, są to zapachy. Zobaczcie, to są marki, które faktycznie są dosyć licznie u mnie reprezentowane. W związku z tym, to jest po prostu tak poukładane, że tak powiem, że ja się w tym kompletnie nie odnajduję. Jakbym miała teraz powiedzieć z jakiś flakon, no po prostu generalnie w większości przypadków nic nie wiem. Więc musiałabym po prostu to wszystko wyjąć, na nowo układać i w ten sposób móc na przykład też w częściach to nagrywać. Tylko nie do końca chyba mam czas teraz się tym zajmować. Jeszcze nie wszystkie inne rzeczy są rozparcelowane, rozpakowane i tak dalej. To jest jakoś ułożone. Ja bardziej bym to skrupulatnie selekcjonowała, przeglądała te półki i typowała rzeczy, które ze mną nie pozostaną. Może tak i odkładała to w jedno miejsce, że później łatwo to namierzać. Jest to ciężkie. Myślę, że chciałabym mieć aktualny stan nagrany na pamiątkę, natomiast nie wiem, czy jestem w stanie to tak naprawdę zrealizować. To wymaga wyjęcia tego wszystkiego, przegrupowania, na nowo ułożenia. Może to się już tak super nie ułoży w tym momencie, jako tako jest. A i też tak naprawdę to jest ogromne przedsięwzięcie nagrać tyle części. To jest tak jak mówię, powiedzmy, no, ponad pewnie 400, czyli to potrzebne będzie, nawet jeżeli by było po 30 zapachów, jednej części to jest bardzo dużo, ale myślę, że to i tak by było ciężko. Myślę, że gdzieś około 15 minimum części to jest bardzo dużo, 15 długich filmów, także chyba w tym momencie nie jestem z tego w stanie. Może jak ta ilość się zmniejszy do powiedzmy 300, byłoby mi trochę prościej. Nie wiem, zobaczę, przemyślę. Dajcie znać, czy chcielibyście takie filmy. Podejrzewam, że tak, bo to są bardzo ciekawe filmy, żebym miała fajną pamiątkę, ale jest to naprawdę strasznie pracochłonne. Chyba